Mamy okazję żyć w czasach dwóch piłkarskich bogów, jakimi są Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Niektórzy z nas zadają sobie pytanie, co dalej? Co pozostanie nam po zakończeniu ich karier? Postaramy się poszukać kilka piłkarskich perełek, które za 6-7 lat godnie będą zastępować kilkukrotnych zdobywców złotej piłki. W ostatnich tygodniach dużo mówi się o młodocianym zawodniku Borussii Dortmund, Youssoufa Moukoko. Na początku przybliżmy nieco jego historię. Urodził się 20 listopada 2004 roku w kameruńskim Yaoundé. Posiada obywatelstwo niemieckie, ponieważ zaraz po urodzeniu jego ojciec Joseph zarejestrował go w niemieckim konsulacie w stolicy Kamerunu. To on też załatwił swojemu synowi pierwszy klub, czyli FC St. Pauli. Młody Youssoufa szybko wkomponował się w zespół i zaczął zadziwiać swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami. W 21 meczach drużyn U15 strzelił aż 33 bramki, co daje średnią ponad 1,5 bramki na mecz. Nie umknęło to uwadze niemieckich mediów. W marcu 2016 roku Bild pisał o nim: pół Europy poluje na dzieciaka z St. Pauli. Kluby, które wyraziły chęć jego zatrudnienia, robiły wrażenie. Wystarczy wspomnieć o Manchester United, Bayernie Monachium, Schalke, Wolfsburgu, RB Lipsk czy Borussii Dortmund, do której ostatecznie trafił. Transfer do mocniejszej drużyny przyniósł jeszcze lepsze efekty. Do tej pory Moukoko rozegrał 5 meczów B Junioren Bundesliga West. Bilans? 13 bramek, co daje gola co 26 minut. Absolutny fenomen, przy takiej częstotliwości 12-latek może dobrnąć do granicy 100 bramek w sezonie. Wszyscy obecnie zachodzą w głowę, jakim cudem 12-latek strzela tyle bramek, walcząc z zawodnikami U17, czyli teoretycznie 5 lat starszymi. Nordwestzeitung pisze: trenerzy rywali, lekarze sportowi, kibice, wszyscy zgłaszają wątpliwości. Poruszają się po cienkiej linii między uzasadnionym sceptyzmem, a uprzedzeniami wobec Afrykanów. Natomiast na łamach Der Westend, lekarz sportowy Joachim Schubert stwierdza niezwykłość tego, że 12-latek ma sylwetkę 17-latka, po czym dodał: aktom urodzenia z afrykańskich krajów nie można ufać. Wszystkie te sensacje dementuje sam ojciec dwoma argumentami. Pierwszym jest wspomniany wcześniej akt urodzenia. Drugim jest wiek matki. Jak twierdzi Joseph, matka Youssoufy, Marii, ma obecnie 28 lat. Co oznacza, że matka piłkarza miała 16 lat, kiedy ten przyszedł na świat. Z ciekawością będziemy się przyglądać dalszym poczynaniom 12-latka. Sprawdzimy po rundzie jesiennej, co słychać u Youssoufy i czy zdąży już strzelić 50 bramek w lidze. Jego niezwykła skuteczność rodzi milion pytań o genezę jego sportowego sukcesu, bo niewątpliwie taka burza medialna wokół jego osoby jest nim. Jeżeli jego rozwój będzie podążał w dobrym kierunku, to już za około 10 lat będziemy widzieli na boiskach jeszcze większego kosmitę niż Messi i Ronaldo razem wzięci. Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj, jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!